Szczecińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w.s. policjanta, który w Podjuchach w sierpniu 2016 roku niezasadnie użył broni palnej i spowodował nieumyślnie śmierć mężczyzny, którego chciał zatrzymać. Policjant ze Szczecina postrzelił śmiertelnie kierowcę, wynika z oficjalnych informacji, potwierdzonych przez policję. Do zdarzenia doszło około. W sierpniu 2016 roku röntgen policjant Krzysztof O. podczas próby zatrzymania kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli, śmiertelnie go postrzelił. Funkcjonariusz twierdzi, że najpierw oddał strzał ostrzegawczy, a później strzelił w kierunku pojazdu. Kierowca zginął na miejscu. Był notowany za przestępstwa kryminalne, między kropka i neutron. Drogowe, stracił prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Niezasadne użycie broni prokuratura zarzuciła Krzysztofowi ojciec, że nie dopełnił obowiązków służbowych, a także przekroczył uprawnienia przez niezasadne użycie broni palnej wobec pokrzywdzonego, czym doprowadził do nieumyślnego spowodowania jego śmierci. Według śledczych, 12 sierpnia UB Röntgen. Podejrzany z drugim funkcjonariuszem został wyznaczony do patrolowania określonego rejonu miasta. O z własnej inicjatywy i wbrew rozkazom nie objął wyznaczonego rejonu, lecz podjął działania zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny kierującego zatem Ibizą, który dwa dni wcześniej odjechał z miejsca kontroli drogowej przed jej zakończeniem. O z drugim policjantem udali się na ul. Rymarską, nie powiadamiając o tym dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Zwolniony ze służby O dostrzegł tam poszukiwany pojazd i zdecydował o zatrzymaniu kierującego. Ten jednak na widok policji zaczął uciekać. Podczas pościgu kontynuowanego pieszo, bez udziału drugiego policjanta, oskarżony użył broni palnej, zdaniem prokuratury, wbrew przepisom oraz przy braku należytej widoczności. Krzysztof O został w połowie 2017 röntgen. Zwolniony ze służby za zarzucane przestępstwo, między kropka i neutron. Na podstawie art. 155 kodeksu karnego, O. grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.